Europe Direct Słupsk to centrum informacyjne Komisji Europejskiej prowadzone przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Jego celem jest rzetelne informowanie o działaniach, politykach i programach Unii Europejskiej oraz promocja projektów finansowanych z unijnych dotacji. Specjalistki Europe Direct Słupsk dostępne są w siedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich przy ulicy Sienkiewicza 19 oraz dodatkowo w każdy czwartek od 14 do 17 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6. Rozmowy o przyszłości Europy to cykl programów realizowanych w partnerstwie z Telewizją Słupsk oraz 6 samorządami – miastem Słupsk, powiatem słupskim, miastem Ustka i gminami Redzikowo, Kępice i Damnica. W każdym odcinku przybliżamy Europę obywatelom poprzez pryzmat lokalnych korzyści z naszego członkostwa we wspólnocie. W rozmowach o przyszłości Europy bierze udział także młodzież z 5. Liceum Ogólnokształcącego imienia Zbigniewa Herberta w Słupsku z klasy o profilu europejskim. W dzisiejszym odcinku programu Rozmowy o przyszłości Europy przedstawimy projekt związany z budową infrastruktury zmniejszającej negatywne wpływy ekstremalnych zjawisk pogodowych na obszary miejskie. Od lat Słupsk boryka się z podtopieniami i zalaniami, dlatego ważnym zadaniem jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w tym zakresie. Opady, które notujemy w ostatnich latach, są to już opady o takiej charakterystyce, że nie da się ich, tych wszystkich wód, które spadają w gwałtownym, nawalnym deszczu, odprowadzić kanalizacją deszczową, szczególnie taką kanalizacją deszczową jak w Słupsku, gdzie wszystkie osiedla nowo wybudowane odwadniane są do centrum miasta. Stoimy teraz w Parku Kultury Wypoczynku i tuż za mną jest miejsce, z którego do rzeki Słup jako do odbiornika wód opadowych odprowadzone są wody z ulicy Piłsudskiego, z ulicy Niepodległości. Także po zmianach klimatycznych, które powodują silne, bardzo intensywne deszcze krótkotrwałe, te kolektory, które są, które mają duże przekroje, nie są w stanie odprowadzić tych wód. Dlatego też to nie jest specyfika słupska, to jest specyfika w tej chwili ogólnopolska i zmieniło się podejście do gospodarowania wodami opadowymi. W tej chwili istotnym zadaniem jest, aby przejąć te wody jak najbliżej miejsca, gdzie one spadły. Głównym celem realizowanego przez słupski samorząd programu retencyjnego jest zabezpieczenie miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz nadmierną ilością wód roztopowych. Dzięki rozbudowie systemu kanalizacji deszczowej, o zbiorniki retencyjne i obiekty małej retencji, a także poprzez zmniejszenie powierzchni nieprzepuszczalnych. W Słupsku przeprowadziliśmy bardzo szeroko zakrojony program inwestycyjny, który obejmował zarówno budowę zbiorników retencyjnych podziemnych, tutaj przykład ulicy Szczecińskiej i dużego, liczącego blisko 15 tysięcy metrów sześciennych zbiornika pod Rolniczakiem, drugi zbiornik też podziemny u zbiegu ulic Małcużyńskiego i Piłsudskiego, tutaj ponad 3000 metrów sześciennych, a także kompleks 3 zbiorników otwartych przy ulicy Dywizjonu 303, Zaborowskiej i Legionów Polskich, które przejmują wody opadowe z zachodniej części miasta. Te działania w dużej skali, spektakularne, uzupełniliśmy wieloma mniejszymi interwencjami, takimi jak liczne ogrody deszczowe, które pozwalają przy ulicach, gdzie mamy duże spływy wód powierzchniowe z chodników i jezdni, przejąć je w postaci atrakcyjnych ogrodów deszczowych i infiltrować te wszystkie wody w głąb gleby. Realizacja inwestycji związanych z retencją nie była łatwa. Z jednej strony miała określone zadanie – zabezpieczenie Słupska przed skutkami nawalnych deszczy czy roztopów, a z drugiej miała do spełnienia też inną, dodatkową funkcję, stanowiącą estetyczne uzupełnienie miejskich terenów zielonych.
Staraliśmy się, żeby po pierwsze ten system zagospodarowania wód w miejscu tworzył właśnie system. To jest proces obliczony na dekady i tutaj z pewnością będą musiały powstać kolejne zbiorniki, kolejne ogrody deszczowe, ale to, co już możemy powiedzieć w 2024 roku, mamy zaczątek, szkielet tego systemu. A więc ze zbiornika woda się przelewa do kolejnego zbiornika, jest to wszystko uzupełniane ogrodami deszczowymi i to też, co ważne i co myślę, że Państwo zauważyli, staramy się, żeby przynajmniej te zbiorniki, które są zbiornikami otwartymi, były częścią myślenia o takiej infrastrukturze jako elementu parku. Zwłaszcza to widać na ulicy Zaborowskiej, czy to w rejonie ulicy Dywizjonu 303, czy też w rejonie ulicy Legionów Polskich, gdzie te zbiorniki pięknie się wpisały, coś na kształt przedłużenia Parku Zachodniego. I wszędzie tam, gdzie będą możliwości przestrzenne, będzie ta przestrzeń, będą możliwości techniczne, będzie gdzie te zbiorniki, od wody z tych zbiorników, zwłaszcza z przelewów awaryjnych, odprowadzić, będziemy się starali właśnie w ten sposób zagospodarowywać właśnie wody opadowe, by upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Ogrody deszczowe to jest kilka lokalizacji. To jest chociażby ulica Sobieskiego w dwóch kompleksach, to jest ulica Grunwaldzka, to jest ulica Grodgera, to jest plac Dąbrowskiego, to jest ulica Szczecińska, a kolejnych kilka ogrodów deszczowych jest już zaprojektowanych. To m.in. pas rozdziału w ulicy Gdańskiej, Garncarskiej, to m.in. skwerek pomiędzy ulicą Piłsudskiego, Szczecińską a Sobieskiego. To na przykład jest zaplecze przedszkola przy ulicy Norwida. A więc w takich miejscach, gdzie problemy występują, bo to jest zawsze odpowiedź na jakiś konkretny problem. To nie jest jakaś fanaberia, by faktycznie te ogrody zakładać, ale poprzedzone jest to całą analizą chociażby miejsc problematycznych, spływu wody. Do tego wszystkiego robi się też model przestrzenny. Może dlatego właśnie te ogrody deszczowe razem ze zbiornikami tak dobrze się sprawdziły. Choć jeszcze raz podkreślę, to nie oznacza, że ryzyko zostało zalań zminimalizowane do zera. Natomiast każdy kolejny element tego systemu będzie powodował, że ten krytyczny moment jest coraz bardziej od nas odsuwany. Według oceny specjalistów dotychczasowe rozwiązania w zakresie retencji zastosowane w Słupsku zdają już swój egzamin. Zdecydowanie zdają te zbiorniki egzamin. Oczywiście dochodzi w pewnych miejscach do spływu powierzchniowego, który jest kwestią odrębną od wydolności samych kolektorów, no ale możemy powiedzieć, że wody opadowe, które dotychczas były prowadzone do kolektora od ulicy Szczecińskiej, ulicą Kossaka do ulicy Zielonej, są w całości przejmowane przez zbiornik przy ulicy Szczecińskiej, który nawet przy największych deszczach zatrzymuje cały opad z niemal połowy osiedla Niepodległości. Zbiorniki przy ulicy Zaborowskiej przejmują całość, jak dotychczas przy tych opadach, które mieliśmy w tym roku, całość wód opadowych z dzielnicy mieszkaniowej Zachód, tutaj z tej części Załuchy, ale już w najbliższych miesiącach z ulic Banacha i ulicy Grechuty. Zbiorniki przy ulicy Zaborowskiej przejmują wody z ulicy Dywizjonu 303, a także stanowią rezerwę pod rozbudowę miasta w kierunku zachodnim. Także w naszej opinii i obserwując, jak te zbiorniki zachowują się w czasie nawalnych deszczów, to zdecydowanie zdają one egzamin. Niewątpliwie sprawy związane z zielenią miejską, w tym rozwiązywanie problemów wynikających ze zjawisk klimatycznych, wpisują się w politykę Unii Europejskiej. Budowa sieci zbiorników retencyjnych i deszczowych ogrodów w Słupsku to koszt ponad 40 milionów złotych. Inwestycje w 75% zostały dofinansowane przez Unię Europejską.